Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie, kochani, to ja, wasz Zbieg. Dzisiaj ciąg dalszy rozważań o zgodzie. O zgodzie także na niedoskonałość. Dzisiaj rano przeczytałem słowa Richarda Rohra, który pisze, jak bardzo szkodzi nam dążenie do doskonałości, do jakiegoś perfekcjonizmu. To zatruwa nasze życie, szczególnie duchowe. Ludzie często rezygnują z jakiegokolwiek zaangażowania w praktyki duchowe, zaangażowania religijnego, ponieważ myślą, że wymaga się od nich, aby byli doskonali. Nie chcąc być hipokrytami, rezygnują z duchowości w ogóle. Tymczasem taka prawdziwa, głęboka duchowość to jest droga włączania wszystkiego tego, co w nas słabe, ułomne, niedoskonałe. Stąd refleksja pomedytacyjna jest dzisiaj taka. Wszystko albo nic. Czy też znasz to myślenie, co nie pozwala iść i karmi się złudzeniem, że tylko doskonali, że życie to igrzysko. Jak dobrze, że są słabi, dla których nic to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie i dobrego dnia wam życzę. On nie musi być doskonały. Wystarczy, że będzie dobry. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł. Całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera, jestem.